Miejsce legenda, czyli Stocznia Gdańska w sierpniu tego roku doczekała się swojego muzeum. Nowo otwarte Europejskie Centrum Solidarności pokazuje historię tego ruchu w sposób najnowocześniejszy z możliwych. Żadna książka i żaden film nie odda tego, co widać tutaj, w jaki sposób władza ludowa z ludem się rozprawiała. I można to poczuć na własnej skórze. Obok wszelkiej maści multimedialnych archiwów można tu zobaczyć suwnicę, na której pracowała Anna Walentynowicz, oryginalne tarcze ZOMowców i inne wspomnienia z tego trudnego czasu. Wiedziałem, że będę poruszony, ale nie przypuszczałem, że aż do tego stopnia. Co prawda w 81 roku miałem zaledwie 12 lat, ale za to dobrą pamięć. Będę miał o czym myśleć przed zaśnięciem. Jesień to najlepszy moment na poszukiwanie bursztynów. Mnie jednak pogoda na to nie pozwoliła. Wybrałem się więc do miejsca, gdzie tworzy się z nich ekskluzywną biżuterię. O, dzień dobry. Dzień dobry. Witam bursztynową księżniczkę. Witam. Bursztyn bursztynowi nierówny. Nie. Jest tak dużo różnych bursztynów w kolorach, wzorach, fasonach. To jest na przykład naturalny bursztyn. Kolor ma miodowy. Ale równie dobrze może być bardzo unikalny. Na przykład taki jak ten też jest naturalny. Jest to bursztyn biały. To jest takie Ferrari wśród bursztynów. Dosłownie. Może nawet rzadsze niż Ferrari. W czasach krzyżackich krzyżak dosłownie mógł zabić za to, że ktoś nie chciał mu oddać tego bursztynu z osób niższych stanem. I wy kogoś zabiliście za ten bursztyn? Nie, absolutnie. Mogę zobaczyć z bliska? Tak? Zapraszam. Bardzo chętnie. Jakby taki początkujący jak ja przyszedł, to mógłby też coś spróbować zrobić? Oczywiście. Tak? No to ja bym chętnie coś przylutował. To proszę bardzo. Żeby się nie roztopiło. Będziemy to kontrolować. Będzie pan widział, jak się ładnie lód rozpływa. Wow! O, fajnie. Rozpuściło się. Wow. Super robota.